Dzień dobry, drodzy widzowie. Zgodnie z zapowiedzią, że tym razem zaproszę Państwa do oglądania odcinka, który będzie filmem już archiwalnym, ze względu na to, że był nakręcony 12 lat temu, kiedy pierwszy raz stanęłam się, czy siadłam naprzeciwko gościa i kamera została włączona i wystąpiłam w roli dziennikarki tubowej. No właśnie też wtedy produkował ten program i kręcił Marcin Samborski, który też jest cały czas teraz z nami i jest też producentem. Ale proszę Państwa, co jest ważne? Gościem był Piotr Tymochowicz. Już wtedy dosyć osoba kontrowersyjna. Myśmy się wcześniej poznali. Pan Piotr namawiał mnie wtedy trochę do wejścia do polityki. Jednej z partii wtedy pomagał, doradzał. No, akurat tam mnie nie przekonał, ale przekonałam pana Piotra, żeby przyszedł do mnie do programu. Program nazywał się właśnie Bez Maski i pierwszym moim gościem był pan Piotr Tymochowicz. I ja wtedy jakoś kompletnie inaczej chyba postrzegałam dziennikarstwo, bo teraz, kiedy zerknęłam na jakieś fragmenty tej rozmowy, no to zauważyłam, że byłam taka bardzo jakaś surowa i obsesowa momentami, czyli tak jak dzisiaj jest to trochę w dziennikarstwie, ale rzeczywiście czułam się z tym trochę nieswojo, czując, że to nie jest mój styl rozmowy z drugim człowiekiem, niezależnie czy to jest przed kamerą, czy też nie. Z dużą przyjemnością mogę Państwu polecić obejrzenie tego programu. Pierwszy mój debiut, ale przede wszystkim gość Piotr Tymochowicz, 12 lat temu. Co się zmieniło? Wiele się zmieniło. Zapraszam Państwa do obejrzenia. Jednocześnie przypominam, że patronem naszego programu jest S&B Award, czyli Stan i Barbara Zadrożni. Zapraszam. Trzeba umrzeć w Polsce, żeby ludzie zaczęli dobrze o nas mówić. Oj, mam wrażenie, panie Piotrze, że lubi pan siebie słuchać też, co? Kiedy polityk nie byłby cyniczny? Gdyby miał odwagę stanąć przed kamerą i powiedzieć: szanowni wyborcy, w rzeczywistości mam was w dupie. Naprawdę nie ma w pana życiu takich rzeczy, które pan się wstydzi? Ja po prostu wiem, że ludziom mam coś ważnego do przekazania. Panie Piotrze, ja bym bardzo chciała pokazać, jakim pan jest człowiekiem i żeby pana wreszcie zobaczyć, ponieważ to, co się o panu czyta, blagier, manipulant, specjalista od socjotechniki i od PR-u. I ja się zastanawiam zawsze nad jedną rzeczą, jak to może być tak, że ktoś, kto się profesjonalnie zajmuje PR-em, sam ma tak zły PR. Szef z bez butów chodzi? Jak to jest, panie Piotrze, i dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że nie jestem PR-owcem, po pierwsze. Po drugie, dlatego, że nigdy jako człowiek bardzo skromny, wbrew pozorom i dość myślę, dobrze, ja się też wstydzę, że jestem czasem zbyt wrażliwy, dlatego też nigdy nie uważałem, że jestem aż tak ważny dla siebie czy dla kogokolwiek, żeby planować, układać strategie, taktyki własnego PR-u. Nigdy tego nie robiłem. Zawsze wychodziłem z założenia, że są ludzie znacznie ciekawsi i ważniejsi ode mnie. To jest zabawne, że im mniej sam się sobą zajmuję, im mniej dbam o własny PR, tym bardziej jestem posądzany o autokreację. Zajmuję się czymś, mam taką przyjemność z tego, że zajmuję się czymś, o czym prawie nikt nic nie wie tak naprawdę, a już na pewno nikt tego nie rozumie, bo jest to połączenie neuropsychologii i fizyki kwantowej. I skutki tego połączenia, skutkiem jest inne podejście do PR-u, bardzo kreatywne podejście do PR-u, kreowanie rzeczywiście pewnych pan, rzeczy. Tutaj troszkę mi pan tak ucieka. Nie, to, troszkę, nie, trochę, to się raz nie powiem, wysadza. Nie, że mówi pan o tym, że panu nie zależy na tym, żeby no tak na tym PR-ze i tak dalej. Myślę, że najbardziej naturalną rzeczą jest to, że człowiek chciałby być lubiany i chciałby być doceniany w jakiś sposób w tym, co pan robi. I tutaj trochę tak jak, no. Tak, no. Tylko że ja nie mam złudzeń. Kiedyś było mi przykro, kiedyś, gdy byłem atakowany, dawno temu, 20 lat temu, bardzo to przeżywałem.
zadawałem sobie pytanie, za co? Dlaczego jestem atakowany, jeśli coś mi się powiodło? No, ale pan wie, za co? Ja mówię 20 lat temu. Przez te 20 lat, oczywiście nie dość, że wiem za co i dlaczego, niespecjalnie mnie to boli w tej chwili. Doświadczyłem najmocniej nienawiści, tak nazwijmy to po imieniu, wprost, nienawiści. Doznałem wtedy, kiedy chodziłem do szkoły, kiedy się okazało, że bardzo dobrze mi się wiodło w przedmiotach ścisłych. Wtedy poznałem, co to znaczy zawiść, co to znaczy zazdrość. Następnie, kiedy różne interesy robiłem, wiodło mi się bardzo dobrze finansowo, poznałem, co to znaczy zazdrość i nienawiść sąsiadów, Polaków. Panie Piotrze, ale jest tyle ludzi, którym powiodło się lepiej nawet niż panu, tak? Możemy mówić tutaj, że ma pan jakiś kompleks prymusa, tak? I w związku z tym... No, prymusa nigdy nie byłem. No, ale w jakimś tam przedmiocie. Natomiast ja ciągle tutaj w jakiś sposób nie wierzę, bo pan mówi o tym właśnie jakimś takim no, nielubieniu, ale ja, że jakimś atawistycznym? Nie, a ja bym powiedziała coś takiego innego, że dlaczego na przykład, żeby to było prawdziwe, to ja powiem, dlaczego ja pana do jakiegoś momentu bardzo nie lubiłam i co zmieniło moją optykę, okay. Czy w każdym razie mnie zatrzymało. No ciekaw jestem sam. No właśnie. Zawsze postrzegałam pana tak jako osobę, która stworzyła, tak stała za jakimś stworzeniem Tymińskiego, tak? Potem za stworzeniem wizerunku Andrzeja Lepera. I to wszystko również wydawało mi się groteskowe, to mówienie o tych wszystkich, powiedziałabym, akrobacjach manualnych, które pan pokazuje, które mają być. I to mi się wydawało, że jest pan w jakiś sposób też kreatorem takiego świata, w którym mniej są ważne autorytety, mniej ważne są rzeczy merytoryczne, a bardziej zaczynają być no, cynicznie wykorzystywane pewne gesty, pewne przesłony, pewna celebryckość. I w pewnym momencie w telewizji zobaczyłam pana i był to dzień, kiedy odbyła się w telewizji egzekucja Husajna. I pan był wtedy bardzo poruszony i powiedział pan, że nie chciał pan odpowiadać na pytanie, które dziennikarz zadał na inny temat, ale odpowiedział pan, że nie może pan teraz o tym mówić, ponieważ to, co pan zobaczył przed chwilą w telewizji, pokazuje, że świat staje się, jakby wraca do epoki barbarzyństwa. Tak? I ja wtedy pana zobaczyłam zupełnie z innej strony. Zobaczyłam pana własne emocje. Nie robił pan piramidek, nie pokazywał pan tych wszystkich rzeczy. Zobaczyłam człowieka. Dobrze, myślę, że niechęć wielu osób, bo umówmy się też, nie przesadzajmy, mam wiele dowodów sympatii na co dzień, tak, od wielu różnych osób. Ale powiem więcej, jakiś czas temu we Wprost był artykuł pod tytułem Blagier i jest tam pan w najciemniejszym świetle pokazany, a teraz z kolei niedawno okazał się pan jako jeden ze 100 najbardziej wpływowych Polaków. Myślę, że to jest mniej więcej pół na pół, myślę, że tyle samo ludzi mnie docenia, chociaż naprawdę nie zabiegam o to, proszę mi wierzyć. Jak i wiele osób no, wręcz mnie nie znosi, nienawidzi, czego też mam przejawy dosyć często. Chciałbym powiedzieć, że jest w tym pewna prawidłowość. Prawidłowość polega na tym, że nie dotyczy to ludzi, którzy obcują ze mną bezpośrednio. I z tego się cieszę, tak? Dlatego, że nie mam od 20 lat tak? żadnych przejawów niechęci, złości, rozczarowania od swoich kursantów. Ja nie chciałam tego pytania zadać, ale kiedy pan tak mówi, to jednak muszę to zrobić, ponieważ mówi pan, że właśnie panu na tym PR-ze nie zależy, nie zależy panu na autokreacji. A gdzieś spotkałam się może zresztą, to jest nieprawda. Że pan posługiwał się jakimiś wizytówkami nieprawdziwymi, mówił pan o wykształceniu, którego pan nie posiada. No tak nie postępuje, jeżeli to rzeczywiście jest... Ależ oczywiście, że to jest prawda. Oczywiście, że to jest prawda, dlatego że... Ale to był eksperyment. To nie było moje życie codzienne, tylko to był eksperyment. I krótko powiem, o co chodziło. Ale eksperymentem jest to, że pan powiedział, że pan nie, jest asystentem nie, to, fizyki. Nie, to... nie to było eksperymentem. Eksperymentem było to, że jako człowiek zajmujący się aktywnie fizyką, wpadłem na pewien pomysł. W moim odczuciu świetny pomysł, tak? W jaki sposób wytłumaczyć kwantowe aspekty naszego umysłu. I co zrobiłem? Zrobiłem spotkanie z psychologami w Warszawie. Nie dali mi nic powiedzieć. Po 15 minutach
Przez 15 minut tylko trwało to seminarium. Wstawali ci ludzie po psychologii. Pytali się, panie Tymochowski, Tymochowicz, ale kim pan jesteś? Jakim prawem będziesz tutaj nas pan uczyć czegokolwiek? Jakie jest pana wykształcenie? Skąd, z jakiejś choinki, z której choinki pan się urwał? No tego typu pytania mi zadawali. Tak jakby legitymizacją do tego, żeby wpaść na jakiś pomysł, było formalne wykształcenie. No to zrobiłem sobie taki eksperyment rzeczywiście i w Krakowie za pomocą metod taktyk edytowania poprosiłem asystentów, żeby raz mnie przedstawiali jako psychiatrę, innym razem, żeby przedstawiali mnie jako amerykańskiego naukowca. Na przykład byłem kompletnie nieznany, więc mogłem sobie pozwolić na pełną dowolność. I wtedy ludzie padali na kolana. Jak usłyszeli, też było spotkanie z psychologami, jak usłyszeli, że pojawił się wykształcony w Ameryce, w Bostonie psychiatra amerykański, a mówiłem to samo, co chciałem powiedzieć w Warszawie. Wtedy podchodzili do mnie i mówili, to było boskie, to genialny pomysł pan tutaj ma. Bawiłem się tym, robiłem tysiące, nawet wydrukowałem swoje wizytówki z napisem psychiatra, tak, czy doktor nauk medycznych. No różne zabawy wtedy robiłem, ale to nie było po to, żeby się autokreować, to nie było po to, żeby bawić się tym. Ale opisał potem ten eksperyment? Tak, oczywiście. Po części opisałem to, niektóre z tych eksperymentów opisałem w swojej książce Biblia skuteczności. To były eksperymenty, a teraz po latach zarzuca się mi, że fałszywie się przedstawiałem. Dobrze. No tak, robiłem Piotrze, to, żeby jest się... Pana wykształcenie? Dzisiaj jest szansa, żeby to powiedzieć. Tak, oczywiście. Fizyka teoretyka, ale mam gdzieś papierki, tak? Mam gdzieś to, czy jest stempel jakiś... Ja poznałem, przepraszam, że to powiem, ale poznałem tylu kretynów, debili profesorów różnych wydziałów, że dla mnie osobiście to, czy jest jakiś stempel jakiegoś idioty, rozumiem, urzędnika, nie nic tego... nie znaczy. Oczywiście, że nie. Mógłbym w 5 minut pewnie sobie kupić czy załatwić odpowiednie stemple. Proponowano mi zresztą wielokrotnie. Nigdy tego nie zrobię, ponieważ mam w poważaniu papierki, stemple i tym podobne bzdury po prostu, do których ludzi przywiązują jakąś magię, jakąś wagę wielką. Ale po co dyplom? Wystarczy wizytówki wydrukować z napisem profesor. A do czego pan przywiązuje? No właśnie. Przede wszystkim do paru tylko rzeczy, takich prostych. Chyba najważniejszą rzeczą dla mnie i tego staram się, może nie uczyć, bo to jest zbyt patetyczne, ale uczulać staram się na to innych ludzi. Na to, żeby mieć lustra w domu. Żeby... Dosłownie? Dosłownie. Żeby nie uciekać przed lustrem. Dlatego, że... Czyli uczulam ludzi na to, żeby postępowali w życiu tak, by nigdy nie unikali swojego wzroku, swojego własnego wzroku na tle luster po prostu. Pan się nie wstydzi, patrząc w stronę? I ja mam tą dziką satysfakcję, że zawsze, ja nie podziwiam siebie wizerunkowo, tak? Nie ma we mnie narcyzmu, natomiast nie mam oporów, żeby patrzeć sobie prosto w oczy w lustrze i to jest, myślę, bardzo duży komfort psychiczny i proszę mi wierzyć, wielu ludzi tego nie ma. Czy naprawdę nie ma w Pana życiu takich rzeczy, które Pan się wstydzi? Jest takich rzeczy sporo. Być może, gdybyśmy sięgali do, zrobili sobie regresję do przeszłości, w sensie błędów, tak? Jest bardzo wiele błędów, które popełniłem, bo być może należało studiować na 3 fakultetach, na przykład. Nie zrobiłem tego, ale czy ja się tego wstydzę? Nigdy nie ukradłem niczego, nigdy nie zabiłem nikogo, tak? Dlatego też stąd się bierze w pewnym sensie to, że uważam się za człowieka odważnego. Znaczy nie ma powodów, dla których nie miałbym bronić swojej prawdy, na przykład mówić otwarcie o swoich przekonaniach. Czyli uważa pan, że zupełnie moralne jest na przykład kreowanie polityków, niezależnie od tego, jakie mają poglądy, kim są, kreowanie ich tak, żeby odnieśli sukces, uczenie ich wszystkich sztuczek, czegoś takiego, a nawet bym powiedziała, dawanie im, traktując polityka jak aktora, któremu może wsadza się w taki repertuar, którego potem on nie może udźwignąć. Ja mam taką refleksję, przepraszam, ale mam taką refleksję myśląc o świętej pamięci Andrzeju Leperze.
Wie pani, że nie udźwignął też pewnej roli, którą w jakiś sposób pan też współtworzył. No, myślę, że udźwignął, no bo nie można oceniać z punktu widzenia śmierci, dlatego że wtedy każdy z nas kiedyś umrze, tak? No nie, no, ale każdy z nas. Nie każdy, tak, oczywiście. No ale ja nie jestem ojcem Andrzeja Lepera. Ja nie jestem odpowiedzialny. Dobrze, ale nie jestem odpowiedzialny za jego wychowanie. Ja miałem proste zadanie. Proste, naprawdę proste, które się skończyło sukcesem pełnym, tak? Natomiast boli mnie coś innego. W pani komentarzu przebrzmiewa takie delikatne echo takiego ataku na Andrzeja Lepera, nie dlatego, że on jest kimś nieodpowiednim, że może rozsadzić polską politykę, czy parlament, czy jest nieetycznie postępującym człowiekiem. Wie pani, o co chodzi? Ja sobie zadawałem to pytanie. To jest bardzo proste. Dlaczego Andrzej Leper był znienawidzony przez media, przez tak zwane elity? Tej pseudoelicie nie mieściło się w głowie, że chłop w gumofilcach może kiedykolwiek wejść do parlamentu. To się pseudoelitom polskim nie mieściło w głowie. Co oni mieli mi za złe przede wszystkim? Nie to, że Leper jest niemoralny, że jest nieodpowiedni, że jest nieetyczny. Oni mieli mi za złe, że chłop, który powinien klepać biedę do końca życia i spłacać kredyty po transformacji Balcerowicza, chłopa miejsce jest w stodole, tak? A nie w Sejmie. Nie w parlamencie. To było dla mnie straszne, bo kto to mówi? Zadajmy sobie pytanie. No kto to mówi? Nie ma elit. Powiedzmy to też wyraźnie. Elity zostały prawdopodobnie zamordowane przez naszych okupantów, takich czy innych. Elity wyjechały z kraju. To, co pozostało tutaj w kraju, no, to jest żałosne po prostu, ani to nie są żadne elity. Kto to jest elita? Ludzie z poczuciem misji, związani z Gazetą Wyborczą? Co to jest w ogóle? Gazeta, która wywołuje sztucznie różne afery, wykańcza ludzi? To jest nieetyczne. A my mówimy o chłopach, którzy weszli do parlamentu. Dlaczego mieli prawo wejść? Dlatego, że mieli elektorat. Wszyscy mają prawo mieć swoich reprezentantów. Nie jakieś pseudoelity nabzdyczone, jak purchawki, które pan są nie lubi, nareszcie mam pana emocje tutaj, jak tak. Pan nie lubi tych elit, ale poruszył ale pan kilka nie ma tematów. Żadnych elit, no nie mówmy o elitach, to są pseudoelity po prostu. Ksiądz Boniecki to jest elita? No tak, ale to są, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, ksiądz Boniecki jest fantastycznym człowiekiem, filozofem, myślicielem. Chwileczkę, niech pani mi pozwoli dokończyć. Oczywiście, że nie, dlatego, że to są wspaniali ludzie, to są wspaniali myśliciele, wspaniali intelektualiści, ale oni nie definiują żadnych elit. To są jednostki, to są poszczególne jednostki, które możemy policzyć sobie razem na palcach obu rąk. I to jest wszystko. Dlaczego ten Andrzej Leper, który właśnie w tych gumiakach wyszedł, w tej fufajce wysypywał zboże i był osobą rzeczywiście, reprezentował poszkodowanych, dlaczego pan z niego zrobił opalonego faceta w krawacie, w najdroższym garniturze? To właśnie wręcz przeciwnie, to pan starał się z niego zrobić, nie, bo pan próbował z niego zrobić elity i wtedy on stracił wiarygodność, w dużym stopniu również dlatego, ale jest to absolutnie przeczytałem, co pan tutaj ten długi wywód, który pozwoliłam, żeby pan zrobił, ponieważ pokazał pan swoje emocje. Nie przeczy, to jest i gdzieś te elity pana, gdzieś te elity musiała pana uszczypać, skoro pan tak reaguje. Dlaczego pan stereotypowo pani myśli? Czy chłop, jeżeli pracuje na roli w polu i występuje w gumiakach, to czy naprawdę w takich samych gumiakach pani uważa, powinien się pojawić, iść do kościoła, czy iść do teatru, czy iść do Sejmu. Na litość boską, to nie jest kwestia pompowania wizerunku elit, czy dostosowywania chłopów do nie wiadomo kogo. To jest kwestia elementarnego szacunku. Myśli pani, że chłopi nie mają szacunku w kościele, że się ubierają byle jak? To są często bardzo porządni ludzie. Wie pani, inteligencja chłopska jest bardzo, bardzo zdrowym typem myślenia. Przestańmy z tym atakowaniem chłopów, naprawdę. Ale oni to, mają ja prawo, czy, oczywiście, czy chłop się nie ma prawo elegancko ubrać, czy chłop nie ma prawo pokazać, że ma szacunek dla państwowości naszej w Sejmie, czy nie powinien założyć eleganckiego garnituru? Oczywiście, że powinien i chcieliśmy to pokazać, że to jest tylko, wie pani, mordować ludzi można w białych rękawiczkach. Polska prawica ocieka krwią niewinnych ludzi. Tej krwi z dłoni nigdy nie zmyją do końca życia. I to uważam jest sprawiedliwe właśnie. Czyja to jest krew? Barbary Blidy. A jakby tak Zbigniew Ziobro poprosił pana, żeby pan był, zajął się jego krowa, tak. Nie jego wizerunku. Nie splamiłem się taką współpracą i z całą pewnością taką współpracą bym się nie splamił.
Za żadne pieniądze. Za żadne pieniądze, dlatego że ja mógłbym zażądać 100 milionów, tak? Być może wątpię, żeby mi zapłacili, ale załóżmy, żeby mi zapłacili 100 milionów. I co z tego? I co z tego? Kiedy musiałbym rozbić wszystkie lustra w tym kraju. Musiałbym zmącić każdą powierzchnię każdej wody. Mamy 1000 jezior na Mazurach. Nie mógłbym tam wyjechać. To byłby problem dla mnie. I żadne pieniądze, nawet 100 milionów złotych, nie przykryję, nie jestem w stanie banknotami przykryć każdego lustra, każdego jeziora. Nie starczyłoby banknotów na świecie, żeby przykryć nimi wszystkie lustra każdej wody. Nie starczyłoby. Pięknie powiedziane, panie Piotrze. Jest pan aktorem czy suflerem? Ani nie jestem aktorem, ani nie jestem suflerem. Jestem sobą. Jestem sobą, gdybym chciał grać PR-owo, 1/10 z tych rzeczy, o których powiedziałem przed chwilą, nie powiedziałbym. Oj, mam wrażenie, panie Piotrze, że lubi pan siebie słuchać też, co? A może tak, Tymochowicz na prezydenta? Nie, nie lubię. Skoro pan jest niewierzący, nie byłby pan chociaż może jako kaznodzieja byłby pan też przekonywujący. Tak, no. Tak, powinienem teraz wypada powiedzieć nie, oczywiście, broń Boże, nie lubię sam siebie słuchać, jestem tak skromny, że wręcz nie znoszę siebie, prawda? I tak. Ja się w ogóle nie zastanawiam nad tym, czy ja się lubię słuchać, czy nie. Ja po prostu wiem, że ludziom mam coś ważnego do przekazania. Dla ich dobra, po prostu dla ich dobra. Ja to wiem i dlatego to robię. Politycy są cyniczni? Jednym zdaniem. W znakomitej większości tak, to znaczy 98%, czyli prawie wszyscy. Bo kiedy polityk nie byłby cyniczny? Wtedy, gdyby był prawdziwy, gdyby miał odwagę stanąć przed kamerą i powiedzieć: szanowni wyborcy, w rzeczywistości mam was w dupie. Jesteście mi tylko potrzebni po to, żebym miał stałą pensję na 4 lata, bo to jest dla mnie najważniejsze. 98%, może 6, nie wiem, polityków dokładnie są wyznawcami diet poselskich. No przecież to jest oczywiste, to jest oczywiste. Taki polityk, gdyby nie był cyniczny... Panie Piotrze, i jak pan może wobec tego z zadowoleniem patrzeć w lustro, że właśnie takim ludziom pan pomaga osiągać swój cel, co nieprawda. Nieprawda. Nieprawda to, co pan powiedział? Nie. Tego nikt nie ukrywa, tak? Znaczy, politycy może nie powiedzą tego wprost, ale no, nie sądzę też, żeby ludzie nie zdawali sobie z tego sprawy. Znaczy, naprawdę panie wierzy w to, że to jest pewien teatr, który odgrywamy, tak? Dlaczego ludzie się wzruszają na filmach i płaczą na Trendowatej czy Awatarze? No, przecież powinni wiedzieć, tak? Że to są tylko aktorzy, którzy odgrywają rolę, a jednak ludzie się wzruszają. Podobnie udajemy, bo bawimy się w taką grę, udajemy, że patrzymy na polityka, który mówi, że najważniejszy jest dla niego los Polski, los kraju, wzrost sukcesywny, żeby żyło nam się lepiej i społeczeństwo udaje, że w to wierzy. Tak, to jest pewna gra teatralna. No i ja w tej grze teatralnej oczywiście biorę udział, ale też, no też umówmy się, że... Pan pływając w błocie ale, zbawuje ciągle tak, białe szaty. Oczywiście, dlatego że przy okazji niechcący, mimo tego, że politycy dbają o swój własny biznes i oni nic innego nie dbają tak naprawdę. Mimo tego mogą niechcący coś dobrego zrobić dla kraju, sami sobie z tego nie zdając sprawy. Pan powtarza, że nie jest pan cyniczny, że nie ma się pan czego wstydzić, a gdyby Stan Tymiński został prezydentem i czarne teczki stałyby się argumentem politycznym, jakby się pan czuł? Ja miałem wtedy 20 kilka lat, trochę może inaczej myślałem niż w tej chwili. Byłem zafascynowany socjotechnikami, możliwościami PR-u. Czyli wtedy pan był cyniczny. Każda forma reklamy musi być przejaskrawiona. Tak samo mamy sztuczki PR-owe. O niektórych nie mówiłem nigdy dotąd. Może jest dobra okazja, żeby powiedzieć. Na przykład byłem odpowiedzialny za zrobienie tej głównej, słynnej konferencji prasowej, gdzie Tymiński pokazał w czarnej teczce rzekome dokumenty. Pamiętam, że poszliśmy do jakiejś knajpy wtedy po tych wszystkich wydarzeniach medialnych z panem Tymińskim i zadałem mu to pytanie, bo rzeczywiście chciałem wiedzieć, musiałem wiedzieć jako doradca, jako PR-owiec, co jest w tej teczce. I myślę, że po tylu latach możemy to ujawnić, to nikomu jakieś ujmy chyba nie przyniesie. No więc nie było tam żadnych dokumentów oczywiście. Było tam amerykańskie wydanie Newsweeka, czyli tygodnik był, zwykły tygodnik Newsweek z Wałęsą na okładce i to była ta słynna czarna teczka z dokumentami. A czy pan w swoim takim odczuciu właśnie,
uczciwości, moralności. Chciałby, żeby taki zawód jak pana przestał być potrzebny i żebyśmy doczekali takich czasów, którymi, jeśli pan pozwoli, takich czasów, w których nie liczy się charyzma polityka, nie liczy się, nie liczą się jego umiejętności medialne, ale liczy się jego merytoryczne przygotowanie. I tak jak ja sobie myślę o tym, na przykład, że dla mnie, gdybym miała powiedzieć, jakim najlepszym w Polsce jest, jaki jest najlepszy polityk, to bym powiedziała Michał Boni, tak? Osoba z drugiego szeregu, niezwykle pracowita, intelektualista, myślący o tym, co może być z Polską w 2030 roku, chociaż politycy myślą, co mogą powiedzieć dzisiaj wyborcom, a nie o tym, co będzie za lat kilkanaście. Marzy mi się, żeby za ileś lat na całym świecie politykami byli fachowcy, politykami byli ludzie skromni, uczciwi, merytorycznie przygotowani, którzy są kompletnie niemedialni. I że właściwie będzie się bardziej ufało tym, którzy gorzej wyglądają, gorzej mówią. I w jaki sposób, powiedziałabym, pewnym fenomenem jest również Waldemar Pawlak, który można powiedzieć, że no PR-owo zawsze fatalnie wyglądał medialnie i to wszystko. Nie, bardzo długo tak było do tej pory, ale on zyskał wiarygodność i proszę powiedzieć, że on tam na swoją skalę ten sukces odnosi. No tak, ale na miarę polską. Tak, dlaczego zyskał wiarygodność? Dlatego, że się nie wychyla, dlatego, że ustępuje. Nauczył się bardzo prostej rzeczy, że należy się chować w piwnicy. Nauczył się bardzo prostej rzeczy, że należy się chować w podziemiach, bo odkrył, kiedy z nim rozmawiałem zresztą na ten temat, odkrył, że najwyższe notowania Aleksandra Kwaśniewskiego były wtedy, gdy się w ogóle nie pokazywał w żadnym medium. Wtedy wzrastały notowania. To samo było z Krzaklewskim. Im więcej się pokazywał w mediach, tym na łeb, na szyję leciały notowania. To jest specyfika polska. Im mniej się będziemy wychylać, im bardziej będziemy w cieniu, im bardziej będziemy schowani, tym lepiej dla nas, bo nas nie ma. Po prostu my uwielbiamy kogo? Trzeba umrzeć w Polsce, żeby ludzie zaczęli dobrze o nas mówić. To jest jakiś obłęd po prostu. Żyjemy w obłędnym, zwariowanym kraju. Nie, bo teraz pan mówi o jakimś pewnym paradoksie, właśnie jednak wygrywają ci, których jest dużo. Nasz świat jest światem wizerunkowym. Poza wizerunkiem nie ma nic. Cała nasza percepcja, węch, słuch, smak, na co jest skierowana? No przecież nie na content. Cała nasza percepcja to jest odbiór wizerunku, nic więcej. Oczywiście jest w nas wszystkich być może tęsknota za światem innym. Leśmian by powiedział, takiż to świat, niedobry świat, dlaczegoż innego nie ma świata? Ale taki właśnie on jest. A co to znaczy świat kontentu? Tylko Bóg zagląda w umysły, Bóg zagląda w serca, Bóg zagląda w duszę. I Bóg jeden zna kontent, tak? Ale ja jestem ateistą. Niech sobie w zaświatach, niech zaświaty będą kontentowe. Świat kontentu, czyli świat treści, czyli świat religii. I teraz ja wyznaję prostą zasadę, że uczę ludzi nie religii, nie farmazonów, nie obłędu, nie bajek. Tylko uczę ludzi tego, jak najlepiej żyć, najlepiej się przystosować do świata takiego, jakim on jest, do świata wizerunku. Pan mówi, że wizerunek jest najważniejszy i to jest oczywiste. Żyjemy w świecie, gdzie wszystko się celebratyzuje, tabloidyzuje. Ten wizerunek nie tylko, że jest najważniejszy, ale on musi być coraz mocniejszy. Dokładnie. Te bodźce są, się eskalują i tak dalej. Jest wyścig zbroi w każdym. Żyjemy w filozofii, filozofia pewnego życia codziennego jest filozofią rankingów. No, najbogatszych, najbardziej wpływowych, najpiękniejszych, najszczuplejszych i tak dalej. Natomiast mówią niektórzy antropolodzy kultury zajmujący się futurologią, że nachodzi taki zmierzch, że zaczynamy poszukiwać intymności, że już coraz bardziej ważne mogą stać się wartości. To iluzje są. Żaden zmierzch nie następuje, a wręcz przeciwnie, widzimy tabloizację coraz większą, widzimy zbliżenie polityki do show biznesu i będziemy obserwować coraz silniej. Ale istotnie przyjdzie taki moment, kiedy będzie szansa, że świat przestanie być wizerunkowy. Przyjdzie taki moment. Paradoksalnie dawno temu pisał o tym Teilhard de Chardin w książkach Wszechświat personalistyczny. Bardzo polecam zresztą. Otóż ten skromny jezuita powiedział coś pięknego. Powiedział, czy napisał, że skoro tak bardzo potrzebujemy Boga, to kiedyś Go sami stworzymy. To my będziemy kreatorami, Jego kreatorami.
aż zaistnieje. Nie tylko on, tak. W pewnym sensie nie tylko tak jak Marx, prawda? Który ze strach stworzył Boga. Oczywiście, ale w pewnym sensie do tego dążymy, dlatego że internet staje się, na razie jest protoplazmą Boga w tej chwili. To jest tylko protoplazma. To nawet jeszcze nie jest zygota boska. To nawet nie jest embrion jeszcze. To jest tylko protoplazma. Ale jest szansa przynajmniej potencjalna, że z niej wyłoni się content, wielki content tego świata. Content, który będzie wiedział o nas wszystko, który zajrzy nam do mózgu, który będzie kontrolować nasz każdy ruch, który naprawdę będzie w stanie nas ocenić contentowo. Ja się cieszę, ja jestem przeszczęśliwy, że nie było mi dane żyć w takim świecie. Nie chciałbym żyć w takim świecie, gdzie superkomputery internetowe będą o mnie wiedziały wszystko. Będą śledziły każdy mój ruch, zrobią ze mnie biologiczną ciekawostkę jednego z ostatnich Mohikanów, czyli niewolników tego świata. Cieszę się, że żyję w świecie wizerunku, a nie w świecie superkontentu, bo to będzie... Może nie koniec świata, bo to będzie początek ich świata, tych komputerów, ale nasz koniec świata to będzie na pewno.